Witajcie w czytaniach na maj. Kanał Tarot z planem duszy. I zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Gdybyście mieli ochotę również na czytania indywidualne albo sesję odczytu planu duszy, to zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy to info@planduszy.pl. Na ekranie widzicie tą informację. Jeszcze wspomnę o tym, że kurs był bardzo udany. Zrobiliśmy 3 dni właściwie bardzo intensywnej nauki. Następne kursy planu duszy, odczytu planu duszy będą na jesień. Podejrzewam, że w okolicach początku października i później jeszcze może w listopadzie. Także jeśli macie ochotę na tarota indywidualnie, pytania lub sesję odczytu planu duszy, może sesję z kartami planu duszy, to zapraszam do kontaktu. A teraz już przechodzimy do czytań dla każdego znaku zodiaku. Mogą one się pojawiać w różnych odstępach czasu, ponieważ akurat mam zapalenie korzonków i nie bardzo też czuję się na siłach, żeby wszystko zrobić od razu i właśnie nie ma takiej przestrzeni, więc nie denerwujcie się, wszystko będzie na kanale, być może nie od razu i być może niektóre czytania będą troszeczkę później. Ale to nic nie szkodzi, myślę, że jesteście w stanie mi to wybaczyć, ponieważ postaram się na tyle, na ile mogę zrobić te czytania. A teraz już do czytań, zapraszam. Witam wszystkie wodniki w czytaniu na maj 2021. Zobaczymy, jaka jest główna energia. Witam wszystkie wodniki w czytaniu na maj 2021. Zobaczymy, jaka jest główna energia na początek. Z czym tutaj popracować warto? Na co zwrócić uwagę? Jak to się będzie układało na stole? Będzie jeszcze jedna talia. Na razie zobaczmy. Będzie ta karta. 10 buław. Bardzo popularna karta też. Mniej popularna niż 10 mieczy. Czytaniach na maj, ale też karta, która mówi o pracy, bo one generalnie, wszystkie dziesiątki mówią o pracy, o włożeniu pracy, o służeniu też, nie tylko sobie, ale też innym. Mamy tutaj taką kumulację ognia, tak, i jakąś manifestację też na planie ziemskim. To może być manifestacja obowiązków, które gdzieś dla Was spłyną. Dlatego, że dziesiątki to jest nadmiar czasami. To jest też informacja o tym, że może się to już kończyć, bo to jest proces zakończania pewnych rzeczy. Może być kulminacja na przykład i osiągnięcie, zdobycie jakiegoś celu też. Więc możemy to różnie tutaj interpretować, dlatego najpierw dociągnę kilka kart, jak zwykle 8, i zobaczymy, co dalej, jak dalej to interpretować. Okej, zobaczmy. Mam taką talię poszukiwaczy mądrości. Zobaczymy, jaką mądrość nam tutaj przekażą te karty, ta talia. W oryginale to się nazywa The Wisdom Seekers Tarot. Okej. To, co się wycofuje, to, co się pojawia. Ogień. Czyli może to być kariera. Tutaj powietrze. Może to być praca, też komunikacja, myśli. Tutaj mamy wodę, czyli uczucia, relacje. Monety, czyli może to być praca, materia. Nadzieje i obawy. No i wynik. Co tutaj mamy? Mamy księcia monet. Wygląda on właściwie jako książę z koniem, to on raczej będzie tutaj kimś, kto działa. Powiedziałabym, że to jest raczej rycerz w sensie takiego działania i wybrania sobie jakiegoś celu. Więc myślę, że ten rycerz może tutaj chcieć odnieść jakiś sukces, chce ustalić sobie jakąś ścieżkę,
cel, do którego będzie zmierzał, tak? On też jest w zasadzie osobą, która służy. W takim sensie, że mamy tutaj połączenie z tą dziesiątką. Może to być właśnie dużo ognia, działania, robienia czegoś, ponieważ no, książę, gdybyśmy tłumaczyli książę, a nie rycerz, tą kartę, to można by było powiedzieć, że to jest ktoś, kto i tak uczy się cały czas, jakie działania podejmować i co robić, żeby zostać królem, prawda? Więc tak czy inaczej jest to energia działania, czyli nadchodzi czas, żeby coś zacząć, natomiast myślę, że to jest taki impuls, który popycha nas z duszy, bo to jest karta, która zwykle jest na drzewie życia w Tiferet, czyli ta dusza nas popycha, już byśmy chcieli coś robić, ale bez pośpiechu, bo ten rycerz jest w najwolniejszym tutaj, czy ten książę, najwolniejszą energią rycerską, czy tą książęcą. Okej, zobaczmy następne karty, to co odchodzi. Mamy ósemkę monet, czyli mamy tutaj kumulację materii i takiego ukierunkowania na budowanie jakiegoś centrum dla siebie, tak? Czyli zbudowanie sobie przestrzeni. To mogą być powtarzające się czynności, które musimy podjąć czy wykonać, żebyśmy doszli do pewnych wyników. Tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że ósemki są taką właśnie najbardziej zbalansowaną liczbą w tarocie, ponieważ możemy tutaj zobaczyć ten znak nieskończoności, tak, który się nam pojawia, tą ósemkę bardzo symetryczną. To trochę jest tak z tym symbolem nieskończoności, jakbyśmy mogli właściwie być w takim nieustannym ruchu, w takim płynnym przechodzeniu z jednego do drugiego, tak? Z jednej fazy życia do drugiej. I myślę, że to jest bardzo fajne skojarzenie tutaj na ten temat. To jest bardzo uspokajająca liczba, która mówi o tym, że tutaj mocno jest uziemnienie na rzeczy, że poprzez pracę często na przykład staramy się też siebie uziemnić i tutaj nie ma wtedy myśli, bo kierujemy swoją uwagę na to, co robimy. Oczywiście myśli są i myślimy o tym, co robimy, bo to być może właśnie o to chodzi. Są tu też czynności, które się powtarzają, tak? Więc mamy tą ósemkę, która mówi o ziemskiej energii i uziemnia bardzo tą dziesiątkę, ten ogień, to ognisko wielkie tutaj. Natomiast co przychodzi w przyszłości? Dwa miecze. No i tak jak często mówię, to jest karta wyboru, ale też braku możliwości wybrania. No, dwójki to jest impas tutaj, myśli skrzyżowane, tak? Czyli mamy taką myśl, która jest dla nas atrakcyjna i mamy inną, która być może też jest atrakcyjna w pewien sposób. I nie ma tutaj możliwości wybrania. Czujemy, że to nie jest albo dobry czas, żeby dokonać tego wyboru, albo że jeszcze musimy poczekać, tak? Że tutaj jest coś na rzeczy. Najpierw musi się coś dokonać, żeby mogło się dalej coś otworzyć, być może jakaś przestrzeń. Tutaj to może być też kwestia rozdzielenia, na przykład każdy z partnerów w związku może mieć inny pomysł, inną myśl, tak? Więc tutaj zobaczymy, co jeszcze się odkryje. Dalej mamy piątkę mieczy. Piątka mieczy to jest z kolei coś, co mówi o takiej trudności. To jest też doświadczenie, które mówi o tym, że żeby wzrastać, musimy pewne rzeczy pokonać, czy to w sobie na temat tego, co jest na zewnątrz, czy też w ogóle mogą to być jakieś przeciwności. Tutaj może być brak komunikacji albo bardzo zaburzona komunikacja z ludźmi. Wchodzenie w konflikty, jeśli chodzi o Wasz projekt, czy o to, co chcecie stworzyć w Waszym życiu, możecie być w niezgodzie z innymi i to powoduje tutaj brak możliwości ruszenia dalej, czy podjęcia tej decyzji pozytywnej, negatywnej, bo tutaj dwójka zawsze mówi o rozdzieleniu, tak? Bo jest jedynka, która mówi o jedności, dwójka rozdzielenie i tak dalej po kolei, a tutaj mamy piątkę, która też pokazuje swego rodzaju rozdzielenie, tak? Więc
coś tutaj jest na rzeczy. Albo jesteście oddzieleni od swojej kariery, ponieważ dzieją się różne rzeczy na zewnątrz, w sensie blokady, ograniczeń związanych z COVID-em, albo może w was jest ten konflikt na temat tego, czy ruszyć do przodu z tym wszystkim, co mam. Tu jest jakaś frustracja też, przynajmniej w tej dziesiątce tak to widzę. Ale to też może być taka chęć zamanifestowania, wyjścia z czymś dla was ważnym, co jest w tym momencie dosyć trudne do zrealizowania. Kolejna ósemka, tutaj mamy ósemkę kielichów. Ósemki, tak jak mówiłam, bardzo, zobaczcie, są bardzo symetryczne. I gdybyśmy sobie pomyśleli o tym znaku nieskończoności, to jest tutaj taki przepływ harmonii, tak? Harmonijny przepływ energii. I dla niektórych to może być poczucie, że jesteście we właściwym miejscu, ale coś was woła. Tak jakbyście mieli nagle mieć otwarte drzwi, które wołają was do tego, żebyście ruszyli w inną drogę, czy żebyście odkryli inne horyzonty, inne możliwości dla was, które się otwierają. To jest swoistego rodzaju mała stabilizacja, powiedziałabym, w tych ósemkach, która czasami może być taka, że wciąż to samo, nic się nie dzieje, tak? I tutaj macie chęć wyjścia, bo to jest też frustrujące, że tutaj w tym miejscu, w którym już jestem, czyli w tej pracy, nie ma żadnych możliwości rozwojowych. Nie czuję, żebym tutaj mógł czy mogła wzrastać. Być może są tutaj konflikty i z tego powodu trzeba będzie odchodzić, bo te dwie karty też mocno się łączą jakby ze sobą, tak? Ta karta pierwsza też może mówić o pracy, więc mam wrażenie, że to może dotyczyć waszej pracy, kariery i tego, że jesteście w miejscu, w którym było wam dobrze i była ta mała stabilizacja i było wszystko tak, jak trzeba, ale dochodzicie do wniosku, że tutaj czas nadszedł, żeby być może coś zakończyć, żeby tutaj wyjść z tego miejsca i poszukać szczęścia gdzie indziej. Dalej mamy sprawiedliwość. Może to być karta mówiąca o karmicznych połączeniach, o tym, że macie tutaj coś do załatwienia. Ale to też jest karta wagi, która mówi o równowadze i może to być właśnie takie proste, że jesteśmy tutaj w związku i potrzeba tu w związkach w ogóle z ludźmi wprowadzić równowagę w sobie również. Bo to dotyczy i związków, ale związek mamy też ze sobą. Mamy dialog wewnętrzny, monolog czasem, tak? To różne rzeczy, różnie to nazywamy. Warto zwrócić uwagę, o czym tutaj myślimy i to jest też taka karta, która może mówić, że to, co wcześniej zrobiłeś, czy zrobiłaś, czy powiedziałaś, ma moc, bo słowa też mają swoją moc i to może teraz się właśnie ujawnić, tak? Bo co dajesz, to dostajesz. Więc zwracajcie uwagę na to, co dajecie światu i co w zamian otrzymujecie. I warto być uważnym na ten temat. Nie rzucać słów na wiatr, starać się dotrzymywać obietnic w związkach, szczególnie tych bliskich związkach, bo to bardzo często jest tak, że ludzie blisko nas mają oczekiwania, mają uczucia wobec nas i bardzo łatwo jest zranić tych właśnie najbliższych. Ponieważ jesteśmy blisko i czasem jakoś tak nie wydaje nam się, że mówimy czy robimy coś, co może kogoś zranić, a jednak, tak, bo ta osoba bierze to bardzo do siebie. Dlatego znowu polecam po raz któryś na kanale Planu Duszy książkę 4 umowy, która jest taką książką mówiącą o tym, żeby nie brać wszystkiego poważnie i żeby nie traktować siebie poważnie, tak, ale żeby być bardzo precyzyjnym ze słowami, których używamy, tak? Precyzyjnie używać słów, dlatego że one mają swoją moc. To między innymi jeszcze są dwie zasady, tak? Czy dwie umowy, które mamy, które powinniśmy podpisać ze sobą. Tutaj mamy siódemkę monet w pozycji, gdzie jest praca, materia. Siódemki mają tendencje wzrostowe i siódemki to są karty, które generalnie mówią o tym, żeby się tutaj nie spieszyć z podejmowaniem tej decyzji o odejściu, jeśli komuś nie pasuje miejsce, w którym jest. Tutaj być może się pojawi tendencja wzrostowa w finansach. Mogą się tutaj pojawić jakieś dodatkowe pieniądze.
Tutaj te siódemki, one mają tendencję do bycia na drzewie życia, to jest necach i to jest zwycięstwo, ale tutaj brakuje formy. Tutaj nie ma, tutaj trzeba poczekać, żeby pojawiła się ta forma, żeby coś tutaj nam wyrosło, żeby pojawiło się namacalnie, tak? Żeby nadać temu formę, potrzebujemy właśnie ósemki monet. I tutaj ta ósemka jest gdzieś w przeszłości, więc być może stąd bierze się trudność w podjęciu jakiejś decyzji, ponieważ nadaliście czemuś formę i to być może tą formę traci albo utraciło, tak? Być może to jest tak, że no, sytuacja na zewnątrz, o czym wspominałam, jest taka, a nie inna i u niektórych osób jest tak, że tracą, a nie zyskują, tak? I stąd jest tu konflikt, stąd jest tu ta trudność. Tutaj jest coś, co się może zakończać i zobaczymy, ja jeszcze dociągnę karty, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No i dziesiątka. Właściwie od wczoraj nie ma czytania bez tej karty. Każdy ze znaków praktycznie ma dziesiątkę mieczy. W swoim czytaniu oznacza to, że coś tutaj się kończy i trzeba to zakończyć, że tutaj kończymy etap i jest ogromne pragnienie chyba w nas wszystkich, żeby wejść w odnowienie, w odnowę, żeby wejść w jedność. Czyli żeby zacząć od początku, tak? Żeby wystartować życie ponownie, żeby świat ruszył, żeby się odblokowało tutaj. Bo to są zakończenia, dziesiątki, tak? Mamy tu zakończenie. Obie te karty, tak jak mówiłam, dziesiątka bardziej popularna mieczy, natomiast dziesiątka była w troszeczkę mniej. Więc to jest obawa może przed zakończeniem dla niektórych, przed tym, że coś odchodzi, że może stara era odchodzi, że świat tak dalej nie będzie wyglądał, czy nie wygląda jak jeszcze w zeszłym roku, troszeczkę więcej niż w zeszłym roku. Stąd tutaj może być taki smutek, konflikt, poczucie, że coś umarło też, tak? Że się skończyło bezpowrotnie. Dla niektórych to może być poczucie, że to, co robicie, to jakoby nie będzie więcej aktywne, że ta praca, którą robicie, bo mamy tu ósemkę, odchodzenie, ta karta brama, to jest, tutaj mamy taką może nadzieję na to, żeby się to skończyło, bo jest tutaj jakaś potrzeba rozwoju i chęć rozwoju i wyjścia, tak, podjęcia jakiejś decyzji i na razie jest jakiś tutaj jakaś niemoc w tym podjęciu tej decyzji, ale to jest tak jakby wam dane, żebyście to przeżyli. Natomiast to, że idzie nowe, to jest pewnik, ponieważ oprócz tego, że pokazują się właśnie te dziesiątki, to też pokazują się asy i paziowie, tak? Co często wskazuje na to, że to jest nowy początek, że jest manifestacja. I ten as monet zapowiada coś namacalnego, taką wielką przemianę. To jest tak, jakbyście mieli znaleźć nowy początek, nowy cel, nową ścieżkę, nową drogę. I to jest ten potencjał. Z tego może można wyhodować coś naprawdę dużego, tylko też kwestia, żeby skupić się na tym, żeby wejść w tą jedność, a nie rozdwojenie, tak jak tutaj w tych myślach. Myślimy i w prawo, i w lewo i nie możemy wymyśleć. Czyli i pozytywne, i negatywne mamy myśli, które nie pozwalają podjąć decyzji, bo jest to pewnego rodzaju sprzeczność. Jedna rzecz anuluje drugą, tak? Czyli jedna myśl anuluje drugą i nie ma z tego wyjścia. Zobaczmy, dlaczego tutaj mamy tą piątkę mieczy. Co tutaj jest takim problemem? Tutaj się trzeba nauczyć czegoś. Podejmowania szybkich decyzji. Czy zawalczenia o siebie, mam wrażenie, bo ten rycerz, to jest tutaj książę, nazwany książęciem, to jest ktoś, kto tutaj chce zawalczyć, chce pokonać innych, chce odnieść zwycięstwo słowem na przykład i tym, co już wie, ale może nie wie wszystkiego. To jest taka pochopna energia właśnie i być może to jest wskazówka, żeby wstrzymać konia, żeby może aż tak szybko
nie atakować, bo no, to są znowu miecze, tak? Czyli szybki atak może powodować, że właściwie zostajemy z niczym, bo niszczymy przeciwnika totalnie, a być może potrzebujemy go, tak? W pewien sposób, może potrzebujemy sojusznika. Więc może w pracy, w ogóle wszędzie zwracajcie uwagę na to, co mówicie i czy czasami nie atakujecie swoich kolegów czy koleżanek. Mam ochotę zapytać, dlaczego tutaj jest dziesiątka buław i co ona tu kończy i co ma się tutaj zacząć. No ma się zacząć nowy pomysł na siebie, na życie, nowa praca, nowy związek, nowa ja, nowe myśli, czyli stresy. Wejście w jedność i kiedy to poczujecie, że idzie to nowe, tu jest as, to będzie oznaczało, że jakby dajecie sobie radę z waszym umysłem, jesteście w stanie go opanować, jesteście w stanie poczuć, co was intuicyjnie prowadzi i dokąd zmierzacie w swoim życiu, czy w karierze, czy w związkach. Tutaj może też być jakaś instytucja, która ma wpływ na was i tu może jest potrzeba walki o siebie, ponieważ teraz przyszło do mnie, że tutaj ta sprawiedliwość może reprezentować jakiś sąd, jakąś instytucję państwową, może to być Urząd Skarbowy, czy ZUS, czy cokolwiek, ktoś, w ogóle ktoś, kto wyrokuje. Więc tutaj może to być kwestia walki o siebie, tak? I na razie nie jest wiadomy rezultat w tym momencie, tak? Kto zwycięży i jak ta sprawa się potoczy. Myślę, że tutaj jakiś nowy pomysł może przyjść i tu może jeden ze scenariuszy, który mi się tutaj pojawił, to jest tak, że możecie zwyciężyć tutaj tą sprawę, możecie wygrać, jeśli będziecie mieli nowy dowód, nową informację, pomysł na to, w jaki sposób rozwiązać cały konflikt. Bo na razie cała sytuacja, jeśli macie rozwód czy cokolwiek, bo to też może mówić właśnie o rozwodzie, to powinno się rozwiązać i przyjdzie rozwiązanie. Tylko właśnie kwestia jest, żeby na spokojnie pomyśleć o tym, nie atakować też, bronić siebie, zawalczyć o siebie, ale nie w taki sposób, żeby od razu ściąć wszystkie głowy, które są. No duża zmiana. Tutaj to jest tak, że sytuacja wymusi tutaj tą zmianę. Tu będzie duża zmiana i ja pytałam o tą kartę właśnie dziesiątki mieczy. Ta zmiana spowoduje i być może boicie się tej zmiany, ale ona tak czy inaczej przyjdzie. Tutaj coś się kończy i zapowiedź tego, że trzeba będzie odbudować swoje życie, czy odbudować, boicie się być może tego, bo to nadzieje, obawy. Boicie się tej zmiany, ale to jest tak, że zmiana jest dobra. Dzięki temu, że nadchodzi zmiana, możemy na przykład przebudować dom, możemy sobie zmienić wszystko, co jest w życiu dla nas ważne, na tak, żebyśmy mogli to realizować. No dobrze, zobaczmy, dlaczego dwójka mieczy jest tutaj. Bo chodzi pewnie o majątek, o to, kto dostanie co. Bo tutaj mamy królową monet i ona majętna zazwyczaj, to jest mała cesarzowa, więc tutaj może być tak, że w tej walce, o której mówiłam wcześniej, w tym scenariuszu, tutaj może chodzić o zasoby finansowe. I tutaj ktoś nie chce komuś czegoś dać, albo nie chce poddać się wyrokowi na przykład. Ale to też może być tak, że trzeba się po prostu zwyczajnie uziemnić, jeśli nikt nie, bo to jest szczególna sytuacja, kiedy ktoś miałby sprawę w jakimś urzędzie, w sądzie i tak dalej, czy rozwód. Natomiast dla wszystkich, którzy nie mają takiej sytuacji, to ja widzę tutaj, że poprzez to, że się uziemnicie, poprzez to, że będziecie w służbie, tak jak powiedziałam na początku, bo litera hebrajska J mówi o służbie, o służeniu, o tym, żeby manifestować dobrą rękę, bo w tłumaczeniu to też jest dłoń, ręka, żeby dawać, co się ma najlepsze. I w tym momencie, kiedy dajemy innym, to rozwiązują się nasze konflikty, problemy. Świat przynosi nam zmianę i niekoniecznie ta zmiana musi być zła.
Wieża nie oznacza, że tutaj coś się zawali totalnie i wszystko będzie zrujnowane. To znaczy, że będzie przebudowa, tak powiem. A to jest tak, że zawsze możemy coś zmienić, przebudować swoje życie, przebudować swój dom i osiągnąć jakąś satysfakcję z tego, że mamy tą moc zmiany, tak? Bez zmiany to bylibyśmy na przykład zawsze chorzy. To jest może nic śmiesznego, ale taki bardzo przykład pokazujący, że dobrze, że czas upływa, dobrze, że się zmieniają różne rzeczy, ponieważ my jesteśmy w stanie wtedy odróżnić jedno od drugiego. Tutaj wyjaśniamy sobie tą sprawiedliwość. I tutaj ta karta Trójki Mieczy pokazała nam się, bo zapytałam o wyjaśnienie jeszcze tej sprawiedliwości. No tutaj jest jakieś poczucie, że nie ma sprawiedliwości, czyli w sensie, że w związku na przykład nie jest sprawiedliwie. Ale to jest raczej myślenie takie, tak? Tutaj Trójki to nie tylko jest karta, która mówi o bólu serca, bo to często jest takie łączone w tej talii Rider-White-Smith. Tutaj chodzi też o wzrost i o zrozumienie, dlaczego coś się dzieje, jakie są przyczyny i skutki, tak? I dzięki temu, że coś się dzieje, nadchodzi zmiana, to my jesteśmy się w stanie czegoś nauczyć o sobie, uleczyć sobie może właśnie swoje serce i wyleczyć się z jakichś takich sytuacji, w których jesteśmy, czy zabrnęliśmy w nie, tak? Zobaczmy jeszcze siódemkę monet. Jak już tak oglądam. Tutaj nie do końca jest jeszcze wiadome, w którą stronę pójdziecie z tą, z tym takim brakiem formy. W sensie, że jest tu tendencja wzrostowa i można się tu spodziewać, że coś z tego wyniknie. Natomiast to jest jeszcze jakieś tajemnicze, nie do końca widoczne i być może trzeba tutaj mocno intuicyjnie podejść. Tutaj to jest karta ryb i właściwie można płynąć w każdym kierunku, więc no nie zawsze jest to takie widoczne, nieraz potrzeba czasu. I tutaj to, że mamy dwa miecze, to też może mówić o tym, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na podjęcie pewnych zobowiązań czy jakichś decyzji, bo jedna drugą tutaj neguje. A jeszcze tutaj pokazał się głupiec, tak? Czyli tak naprawdę będzie tutaj nowa ścieżka, nowe podjęcie nowego działania. Tutaj mamy to w atmosferze. Także jest to okres przejściowy, bardzo mocno to odczuwam i właściwie wszystkie znaki zodiaku, dla których robię czytania, mają właśnie taki przekaz. I tak intuicyjnie czuję, że jesteśmy w takim okresie, gdzie potrzebujemy popracować, zobaczyć, przyjrzeć się sytuacji, sobie, czego my chcemy, tak? Bo często lecimy właściwie tak na łeb, na szyję, a ta pandemia trochę nam też przyniosła czasu i możliwości przyglądania się, zatrzymania się, odpoczynku może. Więc macie szansę na nowe, idzie nowe, ale najpierw trzeba pewne rzeczy podomykać, pozakańczać. Być może wybaczyć sobie i innym, żeby wejść w równowagę, żeby uzdrowić tutaj coś też. No i dla Was jeszcze karta wyroczni. Zobaczymy, jakoś tak wszystkie karty się chciały podnieść. Obfitość. Proszę bardzo. No jest obfitość. Dużo kart na stole, to prawda. Oprócz tego winogrono, tak? To jest bardzo soczysty owoc, pełen słodyczy. I zobaczę, co tutaj, oprócz tego, że robi się z tego wino i mamy tu księżyc połączony z tą kartą, tak samo jak tutaj ta informacja, że jest tutaj dużo niewidocznych elementów. Nie widzicie tak naprawdę, którędy droga. Nie jesteście w stanie zobaczyć siebie w przyszłości być może. A tutaj potrzeba wyobrazić sobie siebie, uruchomić swoją wizję. Zostań tam, gdzie jesteś i tak naprawdę hoduj wszystko, czego potrzebujesz właśnie w tym miejscu. Bo to jest taki czas wzrastania, wzrastania w czasie i właśnie w miejscu, w tym, którym jesteś. To winogrono, które pokazuje taką magię, bo to jest magia tej rośliny, która produkuje właśnie taki owoc, pełen słodyczy.
jest właśnie specjalnie z ogrodu, który może zainspirować, może pokazać i to miejsce, możesz wątpić w to, że to miejsce jest tym miejscem i tutaj gdzieś pokazały nam te karty, że tutaj intuicyjnie można odczuwać potrzebę odejścia, ale tutaj z pracy, ale tutaj generalnie chodzi o miejsce, w którym żyjecie, mam wrażenie, żeby tu hodować i tworzyć to, co będzie słodkie, jednocześnie inspirujące i będzie dawać Wam coraz więcej informacji, inspiracji i możliwości. Tutaj chodzi mocno też o rodzinę, stabilność, szczęście i tradycje. To wszystko, co wspiera, tak? Czyli być może trzeba będzie właśnie oprzeć się na tradycji, tak jakby powrócić do korzeni, zacząć coś hodować w miejscu, w którym jesteście. Może właśnie spróbować włożyć swoje ręce w ziemię i produkować dla siebie coś, co będzie bardzo wartościowe, będzie bardzo orzeźwiające. Może to być wino na przykład, tak? Bardzo prozaicznie. Bo mamy też tą ósemkę monet, która tutaj jest obecna w tym miejscu. I może właśnie nie wiecie, w którą stronę się udać, czy coś produkować, czy iść do pracy, czy... Bo to różnie jest, tak? W naszych sytuacjach. Więc tutaj bardzo mocno trzeba najpierw sprawdzić co, a potem zacząć działać. I wziąć wtedy tą możliwość, która się tutaj pokazała, bo tutaj mamy monetę jedną, tak? Czyli mamy tą namacalność, tą ziemskość, którą możemy właśnie włożyć w ziemię i z tego coś wyrośnie. Oprócz tego tutaj autorka jeszcze pisze o tym, żeby nie wchodzić w konflikty, bo mamy tutaj tą piątkę i to o tym mówiłam dosyć dużo, żeby nie wchodzić w konflikty i żeby być bardzo ostrożnym i nie odwoływać spotkań, czyli na przykład jeśli macie jakąś sprawę w urzędzie czy gdziekolwiek, lepiej żebyście się stawili, tak, bo będzie to bardzo korzystne dla Was i możecie tutaj osiągnąć jakiś sukces i wyjście z całej sytuacji, jeśli takowa jest. Generalnie nie odwołujcie jakichś spotkań, spotykajcie się z ludźmi, uważajcie na to, co mówicie w maju. No i życzę Wam, żeby to wszystko poukładało się w pomyślny sposób i żeby tutaj było dużo słodyczy i obfite plony, żeby dojść tutaj do równowagi, zakończeń i nowych początków. Do zobaczenia.